Tło wydarzeń Joanna Wyrzykowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, moim gościem jest Dorota Hałat, animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także radna miejska i znana chyba nam wszystkim koszalińska społeczniczka. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, co robicie, bo wbrew pozorom w czasie pandemii robicie bardzo dużo, nie siedzicie w domu. O tym wszystkim poopowiadamy dzisiaj, ale chciałabym, żebyśmy zaczęły od Facebooka i od takiego zdania, które pojawiło się ostatnio na Facebooku. Pojawiło się hasło dotyczące tego, co teraz wokół nas się dzieje i były dwa pytania. Czekam, czy działam? Pani powiedziała, działam. Skąd ta chęć do działania się bierze? Właściwie to zaczęło się prozaicznie, dlatego że jestem chora i mam astmę, i to astmę od 35 lat. I początkowo dałam się zamknąć, czyli przez pierwszy tydzień pracowałam zdalnie i no, siedziałam w domu. Ale szczerze mówiąc, nie mogłam wytrzymać i stwierdziłam, że jeżeli nie zacznę czegoś robić, to po prostu zwariuję. I zamiast Doroty Hałat, która jest aktywna na co dzień, pozostaną ze mnie strzępy. Sytuacja też w pracy jest taka, że my w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pełnimy kilka funkcji. Między innymi jestem animatorką, doradczynią kluczową i doradczynią biznesową. I w ramach animacji nasze kierownictwo również podjęło taką decyzję, że mamy teraz na CITO wspierać wszystkie osoby, które chcą się zaangażować w pomoc osobom, które są w gorszej sytuacji, czyli osobom starszym, osobom schorowanym, inwalidom wojennym, no tym grupom, które są wykluczone, bo z takimi grupami też pracujemy. No i oczywiście w odpowiedzi na to ja właściwie bardzo byłam z tego zadowolona, bo mogłam poruszyć wszystkie te grupy też do działania. No i oczywiście zadzwoniłam do organizacji, z którymi współpracuję, czy też w których działam, bezpośrednio lub pośrednio. No i tak też się stało, że rozpoczęłam współpracę z stowarzyszeniem Viva My, które skupia 250 osób, emerytów, którzy na początku prezeska mówi, ależ to jest niemożliwe, słuchaj, u mnie są starsze osoby schorowane. Ja mówię, nie będą słuchaj, chciały się ruszyć z domu, nie będą chciały tak, nic robić. Tak, są zrezygnowane i załamane tą sytuacją, bo sytuacja wyglądała bardzo groźna, no i jest groźna. No i ja mówię, słuchaj, ja ci pomogę. Posteruję, pokieruję, wszystko co będziecie chciały, zrobimy to. No i tak to się zaczęło. Mhm. I teraz to co mamy, co widzimy, tą aktywność i stowarzyszenia Viva My, i Era Kobiet, i z wolontariatu studenckiego, który również się zaangażował do działania. Są to dziewczyny, które już mają nawet rodziny, które studiują i które chcą pomagać innym. Więc ta grupa osób u nas jest bardzo duża, która chce nam pomagać i która już pomaga. Grupa jest duża. Grupa jest duża i dużo też robicie. Opowiedzmy mniej więcej o tym, co robicie, bo tych działań jest bardzo dużo. Między innymi odwiedzacie różne instytucje, pytacie o potrzeby w czasie pandemii i spełniacie te potrzeby, które są. Według jakiego klucza wybieracie tych potrzebujących? Czy oni się do Was zgłaszają, czy Wy same wyszukujecie, nie wiem, dzwonicie, odwiedzacie, pytacie na przykład szpitale, czy coś jest potrzeba? Jak to wygląda? Właściwie to sytuacja na początku wyglądała w ten sposób, że czytałyśmy na forach, co się dzieje. Zresztą no, wszyscy, którzy mieszkamy w Koszalinie, wiedzieliśmy, że sytuacje szpitali wszystkich, czy też jednostek zdrowia, placówek zdrowia, DPS-y są w trudnej sytuacji, bo tam są chorzy ludzie. I swoje pierwsze kroki skupiałyśmy i swoje pierwsze decyzje skupiałyśmy właśnie na tych placówkach. Oczywiście nie mogłyśmy chodzić do tych placówek i dzwoniłyśmy. Dzwoniłyśmy, jakie są potrzeby i starałyśmy się uzgadniać wspólnie z Teresą Labisz i z Erą Kobiet, w którym kierunku mogłybyśmy pójść i komu jak pomagać. Oczywiście Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach bonów wsparcia dla tych organizacji, zresztą dla innych również, bo później też o tych innych powiem,
kierował dużą pomoc w postaci właśnie, tak jak powiedziałam, bonów wsparcia, czyli możliwości zakupienia materiałów do szycia i nici, gumek, bo to są bardzo duże ilości. W Koszalinie zostało zakupionych 500 metrów bieżących materiałów, gumki i nici. I szukałyśmy wolontariuszy, którzy skroją ten materiał i którzy będą szyli, czy które będą szyły, bo są to głównie kobiety. Także pozyskałyśmy ponad 50 tych wolontariuszy, z tego co najmniej 15 do 20 osób szyje, bo są takie osoby, które trochę poszyły, muszą odpocząć, pojawiają się nowe. Także cały czas czynnie szyją, pieką ciasta, a teraz jeszcze doszły zbiórki pieniążków, bo zbiera wolontariat studencki w zbiórce publicznej i prowadzi aukcje, jak również zbiera Viva My i Era Kobiet. Jak do tej zbiórki można się dołączyć? Bo być może można się do niej dołączyć. Czyli co zrobić, gdyby był ktoś chętny, żeby podarować trochę grosza właśnie potrzebującym za pomocą waszych zbiórek? Tak, jest zbiórka publiczna, która jest organizowana przez wolontariat studencki i tam można wpłacić pieniążki, ale również można przekazać przedmiot, jakikolwiek, oczywiście w dobrym stanie, na aukcję. I uważam, że to jest bardzo fajna forma pomocy, bo każdy coś w domu ma. Każdy ma coś ciekawego, a ktoś inny może chcieć kupić. Jak również nasze stowarzyszenia, zarówno Era Kobiet, jak i Viva My, zbieramy na nasze konta w formie darowizn środki, oczywiście z przekazaniem konkretnie na przykład na cel. Taki cel ostatnio miałyśmy, mianowicie zbierałyśmy pieniążki na specjalistyczny zespół gruźlicy i chorób płuc w Koszalinie i dzisiaj było przekazanie bonów pieniężnych, za które szpital to zobowiązuje się kupić fartuchy jednorazowe w ilości około 1000 sztuk. I to jest już taka znamienita pomoc, że my potrafiłyśmy jako społeczniczki się wspólnie dogadać co do celu, to raz, ale też jeszcze zachęcić radne miejskie, które w naszym biurze Ery Kobiet, w Centrum Praw Obywatelskich pełnią dyżury i również skierowały swoje pieniążki na ten cel. Opowiedzmy teraz o takich konkretnych efektach tej pracy, czyli tu mamy 1000 fartuchów, a podliczacie ile maseczek, ile pieniędzy do tej pory, no to pochwalmy się trochę. To znaczy mogę się pochwalić, że my jako Era Kobiet zebrałyśmy około 1500 zł i wydajemy też na zakupy, ale również właśnie przekazujemy te pieniążki. Viva My zebrało, właściwie to członkowie wpłacali, ale również inne osoby, już ponad 8 tysięcy. To jest ogromna kwota. To jest ogromna kwota, więc tutaj wielkie brawa dla Stowarzyszenia Viva My. No i młodzież, studentki z Wydziału Humanistycznego, kierunek pedagogika, zebrała już około 3 tysięcy. Także to są kwoty duże i staramy się przeznaczać te kwoty dla różnych środowisk, bo między innymi obdarowanym był Dom Bożego Miłosierdzia na zakup naczyń jednorazowych. Był obdarowany szpital wojewódzki, teraz szpital chorób gruźlicy i chorób płuc. Także tutaj w różnych kierunkach, ale również staramy się wspierać medyków. Czyli bezpośrednio do medyków szpitala wojewódzkiego skierowałyśmy pomoc, czyli osoby, które były na kwarantannie, przekazałyśmy też przy współpracy innych organizacji, bo wspomagała nas Fundacja Nauka dla Środowiska, na przykład soki, napoje, ciastka, czy też ciasta pieczone przez młodzież, przez studentki. Także ta akcja maseczkowa rozwija się również w taką akcję pomocową. Staramy się reagować, bo mówiła pani redaktor, jak my wybieramy. Mamy swoje kontakty, bo przed pandemią współpracowałyśmy wszystkie z różnymi organizacjami i między innymi z hospicjum koszalińskim, z DPS-em, z MOPR-em, bo tam też przekazywaliśmy maseczki, jak również wspomagaliśmy Straż Miejską, bo stykają się z osobami, które są bezdomne, więc specjalnie dla bezdomnych szyłyśmy jednorazowe maseczki z gumeczkami, żeby było łatwiej tym osobom zakładać te maseczki. Jak również kierowałyśmy swoją pomoc do kombatantów.
Z prezesami spotkałyśmy się i przekazywałyśmy maseczki. No i oczywiście organizacje, czyli spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, z którymi my współpracujemy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Każdy może przyjść do KAR-u, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i wziąć sobie maseczkę. Czy też powiedzieć, że na przykład dla danego stowarzyszenia jest potrzebna taka pomoc, bo sami nie potrafią po prostu sobie czy też uszyć, czy też nie mają środków, żeby zakupić taką maseczkę. To jest konkretna pomoc materialna i ona, jak słyszymy, jest dosyć obfita, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze troszkę opowiedziały o pomocy zupełnie innej, bo mamy takie czasy, w których siedzimy w domu i niestety w niektórych domach to zamknięcie powoduje wzrost przemocy domowej, o tym trzeba mówić. I wy też jesteście otwarte na przyjmowanie takich osób, które padły ofiarą tej domowej przemocy. Powiedzmy jeszcze, w jaki sposób możecie im pomóc? Tak, Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej prowadzi Centrum Praw Obywatelskich, a w nim Koszalińskie Centrum Praw Kobiet. I w ramach tego centrum w tamtym roku objęłyśmy wsparciem, takim poradnictwem w zakresie właśnie przeciwdziałania pomocy prawnej czy też psychologicznej 120, właściwie 80 osób, a 120 porad zostało wykonanych przez nasze doradczynie. Odpowiadając na sytuację, która uniemożliwia nam spotkania face to face, od razu zareagowałyśmy i od 16 marca uruchomiłyśmy porady online. Porady online, czyli najpierw każdy może napisać do doradczyni czy doradcy drogą mailową i umówić się na konkretną godzinę na spotkanie, na rozmowę telefoniczną. I taka rozmowa telefoniczna wiele problemów może rozwiązać. No, na pewno może pomóc. Może pomóc, no i pomaga, bo ja mam bezpośredni kontakt z tymi osobami, które chcą skorzystać z tej pomocy, bo oczywiście informujemy i na Facebooku jest taka informacja, jakie są to maile, bo każda doradczyni ma swojego osobistego maila i na tego maila odpowiada, więc jest to tajne i nie jest to rozpowszechniane, a później telefonicznie już dana doradczyni się umawia, ze względu na to, że jest to doradztwo po godzinach ich pracy. Każda osoba jednak pracuje i one mogą rozmawiać wtedy, kiedy nie są w pracy. Takie informacje znajdziemy w internecie, bez problemu można się umówić na rozmowę. Musimy kończyć. Ja jeszcze na koniec chciałam podziękować wam wszystkim w imieniu wszystkich obdarowanych za to, co robicie, bo to jest kawał dobrej roboty. Nie czekamy, tylko działamy. Dziękuję bardzo serdecznie za to wirtualne spotkanie i za rozmowę. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i cóż, no pomagajmy na ile możemy, bądźmy dla siebie przyjaźni w tych trudnych czasach. Pewnie nam wszystkim będzie lepiej. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, do zobaczenia.